dawno temu żyło sobie pewne małżeństwo, które bardzo chciało mieć dziecko, ale niestety było to niemożliwe. Pewnego dnia żona poszła do starej czarownicy i powiedziała jej, że chciałaby dziecko. Nie smuć się, moja droga. Tam, gdzie są chęci, jest też sposób. Weź to nasiono, zasadź je w doniczce i czekaj. Zobaczysz, że będziesz zaskoczona. Kobieta była bardzo szczęśliwa. Radośnie podziękowała czarownicy. W zamian za wspaniałą przysługę dała czarownicy pieniądze. Następnie poszła prosto do domu i posadziła nasiono w doniczce. Z wielką cierpliwością wyczekiwała przy doniczce. Po krótkim czasie w doniczce zaczął kwitnąć duży kwiat. Pomyślała wtedy: co za piękny kwiat! I pocałowała nierozłożone jeszcze płatki. Krótko po tym kwiat zaczął się otwierać. W środku siedziało malutkie dziecko. Kobieta bardzo ostrożnie wyciągnęła dziecko i położyła na dłoni. Jesteś taka malusieńka. Dam ci na imię Calineczka. Kobieta zrobiła Calineczce łóżeczko z łupiny orzecha, materac z liścia i kocyk z płatka róży. Calineczka z łatwością przyzwyczaiła się do swojego nowego życia. W nocy spała w swoim łóżeczku, które było zrobione specjalnie dla niej, a podczas dnia bawiła się na stole i śpiewała piosenki. Pewnej nocy, kiedy Calineczka spała, w oknie pojawiła się wstrętna żaba i zobaczyła Calineczkę. Żaba! O, co za malutka, piękna dziewczynka. Będziesz idealną przyjaciółką dla mojego syna. Żaba chwyciła łupinę orzecha i wyskoczyła przez okno tak szybko jak mogła. Niedaleko domu znajdowały się mokradła. To właśnie tam żyła wstrętna żaba i jej syn. Syn wstrętnej żaby był tak samo brzydki jak jego ojciec. Gdy zobaczył małą dziewczynkę, którą przyniósł mu ojciec, zarechotał z całych sił. Żaba, żaba! Przestań hałasować, bo obudzisz dziewczynę. Jeśli się obudzi, to natychmiast stąd ucieknie, żaba. Ojciec i syn postanowili zrobić małej dziewczynce miejsce, w którym będzie mogła zostać. Żabi ojciec wpadł na świetny pomysł. Połóżmy ją na lilii wodnej na rzece. Kiedy będzie otoczona przez wodę, nie będzie mogła uciec, żaba. Żaba wzięła Calineczkę z całym jej łóżeczkiem i położyła na jednej z lilii. Rano Calineczka obudziła się razem z promieniami słońca. Kiedy zobaczyła, że nie jest w domu, a dookoła nie jest woda, zaczęła płakać. Gdzie ja jestem? Tata żaba i jego syn podeszli do Calineczki. To twój nowy przyjaciel. Przygotowuję dla ciebie świetny nowy dom w głębokich mokradłach. Ojciec i syn wzięli łóżeczko Calineczki i zostawili ją samą na liściu. W tym momencie nieopodal przepływały czerwone rybki i usłyszały słowa wstrętnej żaby. Nie mogły pozwolić na to, by wstrętna żaba unieszczęśliwiła tak wspaniałą dziewczynkę, jaką była Calineczka. Nie martw się, dziewczynko, uratujemy cię! Wszystkie razem zaczęły przegryzać łodygę lilii, na której Calineczka była uwięziona. Aż w końcu ją uwolniły. Lilia zaczęła płynąć z prądem, zabierając Calineczkę w bezpieczne miejsce. Gdy Calineczka płynęła na liściu, wszystkie ptaki przyglądały jej się z podziwem. Ona jest taka piękna i malutka. Płynąc, minęła wielkiego chrabąszcza. Złapał ją tak szybko, jak tylko potrafił i posadził na gałęzi drzewa. Calineczka bardzo się wystraszyła, gdy zorientowała się, że jest na drzewie. Co z ciebie za owad i dlaczego mnie tu przeniosłeś? Jestem chrabąszczem i nigdy nie widziałem owada takiego jak ty.
więc chcę cię pokazać moim przyjaciołom. Nieco później inne chrabąszcze przyleciały zobaczyć Calineczkę. Wszystkie chrabąszcze zazdrościły jej piękna, ale nie pokazywały tego. Jesteś zabawnym stworzeniem. Jest koślawa i nawet nie ma skrzydeł. Ale brzydka, z ledwością na nią patrzę. Możesz odejść, kiedy chcesz. Nie chcemy takiego brzydactwa koło nas. Calineczka spędziła całe lato samotnie. Zaspokajała swój głód i pragnienie, pijąc wodę z kwiatów. Czas mijał i zaczęło się robić zimno. Calineczka zaczęła marznąć w swoich letnich ubraniach. Calineczka w oddali zobaczyła pole pokryte słomą. Przebywając długą drogę, Calineczka dotarła na pole. Pod słomą odkryła szczurzy domek. Korzystając z okazji, zapukała do drzwi i poprosiła o jedzenie. Serdeczna szczurzyca zaprosiła ją do środka. Gdy weszła do środka, zjadła wszystko, co zaoferowała jej szczurzyca. Gospodyni bardzo polubiła Calineczkę. Jeśli codziennie będziesz mi opowiadać jakąś historię, będziesz mogła spędzić tu całą zimę. Calineczka przyjęła ofertę z radością. Dziś odwiedzi mnie sąsiad. Jeśli z nim pójdziesz, będziesz mieć o wiele wygodniej, ale pamiętaj, że ma bardzo słaby wzrok. Opowiadaj mu najlepsze historie, aby cały czas był zajęty. Chwilę później pojawił się Kret z miękkim futerkiem na plecach. Calineczka nie była przekonana do Kreta, ale nie chciała go zawieść, więc zgodziła się zaśpiewać mu piosenkę. Leć, leć, mały robaczku, jutro będzie ślub. Mama kupi ci nowe ubrania i nowy but. Pomimo słabego wzroku, Kret bardzo polubił Calineczkę i postanowił zabrać ją do domu. Dotarłem tutaj, kopiąc tunel. Jeśli chcesz, możemy wrócić tą samą drogą i pokażę ci mój dom. Calineczka nie była pewna. Widząc entuzjazm szczurzycy, Calineczka zgodziła się. Udało im się dotrzeć. Podczas podróży zobaczyli leżącą jaskółkę ze skrzydłami na boku i schowaną głową. Tego ptaka tu wcześniej nie było. Musiał wpaść przez dziurę. Przypominając sobie śpiewające ptaki w lesie, było jej bardzo przykro, patrząc na jaskółkę w tak złym stanie. Calineczka cofnęła się i pocałowała jaskółkę. To może być jeden z ptaków, który spotkałam latem. Jeśli tak, to bardzo wiele mu zawdzięczam. Chodź, Calineczko, czekamy na ciebie. Tej nocy nie mogła zasnąć. Zrobiła nakrycie ze słomy, po czym wróciła do jaskółki i przykryła ją. Zamoczyła liść mięty, którego używała jako kocyka, i położyła na głowie jaskółki. Wracaj do zdrowia, kochany ptaszku. Następnego dnia, gdy Calineczka poszła zobaczyć jaskółkę, ta miała otwarte oczy. Nie wiem, jak ci podziękować. Tak mocno się o mnie troszczysz. Dzięki tobie wyzdrowieję bardzo szybko. Kiedy całkiem wyzdrowieję, będę mogła dołączyć do moich przyjaciół w ciepłym kraju. Na dworze jest bardzo zimno. Powinnaś leżeć w cieple i nabierać sił. Po rozmowie Calineczka pomogła jaskółce napić się wody z liścia. Potem dowiedziała się, jak jaskółka złamała skrzydło, wpadając w krzaki. Ranna jaskółka nie była tak szybka jak jej przyjaciele. Była zmęczona i zaczęła spadać. W końcu nadeszła wiosna i słońce znów zaczęło świecić nad doliną. Jaskółka wiedziała, że już czas pożegnać się z Calineczką.
Czy chcesz iść ze mną? Bardzo bym chciała, ale mój przyjaciel będzie bardzo smutny, jeśli odejdę. W takim razie żegnaj, Calineczko. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Ze łzami w oczach Calineczka patrzyła na odlatującą jaskółkę. Ze zbliżającym się latem Calineczka zaczęła się martwić. Mamy lato! Kret chciałby cię poślubić. Powinniśmy znaleźć ci piękną suknię. Kiedy nadejdzie zima, zamieszkamy razem pod ziemią, Calineczko. Zanim Calineczka zaczęła swoje podziemne życie, wyszła raz jeszcze, aby zobaczyć promienie słońca. Kiedy już miała wracać, nad jej głową usłyszała ptaka. Kiedy obróciła głowę, zobaczyła swoją ukochaną jaskółkę. Calineczka opowiedziała jaskółce, że jest zmuszona poślubić Kreta i żyć w podziemiach z dala od słońca. Wkrótce nadejdzie zima. Za niedługo polecimy do ciepłych krajów. Proszę, dołącz do nas. Uratowałaś mi życie. Może chociaż tak ci się odwdzięczę. Tym razem Calineczka się zgodziła i poleciały nad lasami, morzami i górami pokrytymi śniegiem. W końcu doleciały do ciepłego kraju. Było tam niesamowicie. Słońce rozświetlało niebo. To mój dom. Wybierz dla siebie najpiękniejszy kwiat. Tu jest tak pięknie. Jaskółka posadziła Calineczkę na pięknym kwiecie. Calineczka była bardzo szczęśliwa. Calineczka była oczarowana pięknem kwiatów. W kwiecie siedział mały mężczyzna z błyszczącymi skrzydłami. Mężczyzna ten był kwiatowym czarodziejem. Każdy kwiat ma swojego czarodzieja. Nie był wyższy od palca. Miał błyszczące skrzydła na ramionach, a na głowie mieniła się złota korona. To był pierwszy raz, gdy przystojny czarodziej spotkał piękną dziewczynę w swoim rozmiarze. Jak masz na imię, piękna? Nazywam się Calineczka. Czarodziej zdjął swoją koronę i założył ją Calineczce. Jeśli mnie poślubisz, to zostaniesz królową wszystkich kwiatów i będziesz wieść szczęśliwe życie. Po wszystkich trudach, które musiała przejść, Calineczka bardzo się ucieszyła z oświadczyn przystojnego czarodzieja. Czarodziej złapał Calineczkę za rękę. Nagle na ramionach Calineczki pojawiły się piękne skrzydła. Calineczka została królową wróżek. Złotowłosa, zawsze uśmiechnięta Polianna była 10-letnią małą dziewczynką, która szerzyła radość wokół niej. Niestety straciła swoich rodziców, kiedy była bardzo mała i została całkiem sama. Przez pewien czas mieszkała w sierocińcu. Po pewnym czasie jej bogata ciocia postanowiła ją przygarnąć. Jej ciocia, panna Poli, przygotowała dla niej mały pokój na strychu. Pokojówka Nancy była bardzo szczęśliwa z tego powodu. Mam nadzieję, że nasz mały gość będzie w stanie rozchmurzyć naszą pannę Poli. Kiedy dotarła do domu, Polianna płakała ze szczęścia. Mocno przytuliła swoją ciocię, ale ona była bardzo poważna. Zabrała Poliannę, aby pokazać jej pokój. Polianna była zdumiona wielkością i bogactwem tego domu. Jej ciocia pokazała jej pokój na strychu. To twój pokój, a obiad zaczyna się o 18:00, nie zapomnij. Polianna uwielbiała swój pokój. Widząc wszystkie inne pokoje w domu, nawet się nie zastanawiała, dlaczego dostała ten na strychu.
O 6 wieczorem panna Poli usiadła przy stole, ale Polianny jeszcze nie było. Gdzie ta dziewczyna? Czy mam ją zawołać, panno Poli? Nie. Po obiedzie panna Poli poszła na górę, ale jej pokój był pusty. Od razu pobiegła do ogrodu, aby powiedzieć wszystkim, że zaginęła. Ale ogrodnik wskazał wzgórze, na którym stała Polianna. W pośpiechu Nancy podbiegła do Polianny i razem wróciły do domu. Nieważne, co się działo, Polianna zawsze miała dobry humor i nastawienie. To sprawiło, że Nancy była tym zachwycona i zapytała, czym jest jej sekret. To jest radosna gra. Ojciec mnie tego nauczył. Kiedy byłam mała, pewna pani wysłała nam kulę do chodzenia. Kiedy zapytałam dlaczego, to odpowiedziała, że zawsze jak będziemy je widzieć, to będziemy się cieszyć z tego, że nie musimy ich używać. Dlatego właśnie zawsze, kiedy miałam zmartwienie z tatą, myśleliśmy o tych kulach i cieszyliśmy się, że my ich nie potrzebujemy. Później tego wieczora Polianna siedziała w swoim pokoju i mocno płakała. Tatusiu, który żyjesz razem z innymi aniołkami, próbują grać w naszą grę. Wiesz o tym, ale jakbyś siedział jak ja na strychu, w ciemnościach, całkiem sam. Ciężko jest się cieszyć. Następnego dnia Polianna zbiegła na dół do ogrodu i przytuliła ciocię. Ciociu, kochana ciociu, ale się cieszę, że tu jestem z tobą. To tak się mówi dzień dobry? Powiedziawszy to, ciocia Poli odwróciła się i odeszła. Widząc to z daleka, oczy ogrodnika zaszły łzami. Podszedł do Polianny i powiedział jej, jak bardzo przypomina mamę. Świadomość, że ogrodnik znał jej mamę, sprawiła jej radość. Z czasem życie Polianny w posiadłości było coraz lepsze. Rano jadła śniadanie, a następnie odrabiała lekcje z ciocią. Potem jadły drugie śniadanie i miała czas dla siebie aż do 18:00. Czasami nawet robiła małe zakupy do domu. Pewnego dnia zobaczyła mężczyznę ubranego w długi czarny płaszcz oraz wielki kapelusz. Bardzo chciała się z nim zaprzyjaźnić, ale niestety nie mogła zrozumieć tego, co do niej mówił. Minęło trochę czasu, kiedy znów spotkała tego mężczyznę. Próbowała znów z nim porozmawiać. Tym razem udało się wymienić parę słów. Nancy była w szoku, ponieważ ten mężczyzna, to pan Pendleton, jest bardzo bogaty i żyje w wielkim domu całkiem sam. Nigdy się do nikogo nie odzywał. Następnego dnia Polianna przyniosła do domu chorego pieska, a panna Poli nie powiedziała ani słowa. Lecz kolejnego dnia przyprowadziła do domu chłopca i tego panna Poli nie mogła już znieść. Dosyć, Polianna! Z wszystkich rzeczy, jakie zrobiłaś, ta jest najgorsza. Najpierw przyprowadzasz bezdomne psy i koty, a teraz przychodzisz z żebrakiem do domu. Nie jestem żebrakiem! Potem chłopiec wybiegł z domu, ale Polianna bardzo chciała pomóc temu bezdomnemu chłopcu. We wrześniu Polianna zaczęła szkołę. Nie zajęło to dużo czasu, aby Polianna polubiła to miejsce. Pewnego dnia podczas wizyty u pana Pendletona poprosił Poliannę, aby z nim została. Oczywiście to było niemożliwe, aby dać mu odpowiedź. Pan Pendleton wytłumaczył wszystko Poliannie. Kiedy byłem młody, zakochałem się w twojej mamie. Mocno ją kochałem. Niestety, twoja mama mnie nie kochała. Niedługo poślubiła twojego ojca i potem wyprowadzili się z miasta. Od tego momentu pan Pendleton zawsze wydawał się być smutny przez cały świat wokół niego. Zawsze miał smutną twarz.
Mając Poliannę u boku, która wyglądała jak jej mama, wszystko dookoła było mniej smutne i bardziej pozytywne. Dzięki temu, że Poliannę była przy nim, miał powód, aby żyć. Wprowadź się do mnie i razem będziemy szczęśliwi. Możesz mnie traktować jak ojca, a ja ciebie jak córkę. Wiedząc, że ciocia tego nie pokazuje, Poliannę wiedziała, że bardzo ją kocha i nie chciałaby jej zostawić. Nie wiedziała, co odpowiedzieć panu Pendletonowi, ale wymyśliła rozwiązanie. Chciała, aby pan Pendleton zabrał Jimmy'ego do siebie. Dziecko, którego ciocia nie przyjęła. Dzięki temu pan Pendleton i Jimmy będą szczęśliwi, a ona będzie mogła odwiedzać ich częściej. Pan Pendleton poprosił, aby przyszli razem do niego za tydzień. Niestety, kilka dni później wydarzyło się coś bardzo złego. Samochód potrącił Poliannę. Kiedy otwarła oczy w szpitalu kilka dni później, Poliannę cieszyła się, że przeżyła. Nie chciała, aby ciocia zostawiła ją tu samą. Żyła momentem, w którym ciocia nazywała ją jej skarbem. Kilka dni później Poliannę opuściła szpital, ale nie mogła chodzić. Kiedy pan Pendleton odwiedził Poliannę, opowiedział pannie Poli o tym, jak Poliannę odrzuciła ofertę pozostawienia cioci. Po wysłuchaniu tej historii miłość do Poliannę bardzo się wzmocniła. Aby sprawić, żeby Poliannę była chociaż trochę bardziej szczęśliwa, ciocia pozwalała, aby koty i psy były w jej pokoju. Lekarz z miasta, na którego czekały, spóźnił się cały tydzień. Po sprawdzeniu stanu zdrowia Poliannę, lekarz przekazał złe wieści. Niestety, ta młoda dziewczyna nie będzie już chodzić. O nie! Po usłyszeniu tego panna Poli zaczęła płakać i nagle zemdlała. Słysząc głos swojej cioci, Poliannę zaczęła mocno płakać. Po tym zdarzeniu wszyscy czekali na bardzo smutne dni. Wszyscy opłakiwali smutny los Poliannę. Poliannę opowiadała każdemu, kto ją odwiedził, o radosnej grze. Aby poprawić humor Poliannie, pan Pendleton zaadoptował Jimmy'ego. Dowiedziawszy się tego, Poliannę była przeszczęśliwa. Panna Poli nie mogła uwierzyć, że była jedyną osobą, która nie słyszała o radosnej grze. Kiedy rozmawiała z Nancy, dowiedziała się wszystkiego i pobiegła szybko do Poliannę. A więc to jest radosna gra. Od teraz będziemy w nią grać razem. Hurra! To jest najlepsza wiadomość, ciociu Poli! W międzyczasie lekarz pana Pendletona chciał zobaczyć Poliannę. Niestety, z powodu dawnej kłótni z panną Poli, nie postawił w jej domu nogi od 15 lat. Aby znaleźć porozumienie, zdecydowali wysłać Poliannę do szpitala za miastem. Lekarz pana Pendletona obejrzał Poliannę i powiedział, że jest nadzieja. Minęło kilka miesięcy, a ciocia Poli otrzymała list od Poliannę. Droga ciociu Poli, mam świetne wieści. Moja terapia kończy się wspaniale. Mogę chodzić. Lekarze mówią, że wkrótce będę mogła wrócić do domu. Chciałabym wrócić na własnych nogach. Ależ jestem szczęśliwa. Wszystko mnie raduje. Właściwie to cieszę się, że nie mogłam chodzić przez ten czas. Ponieważ teraz wiem, jak to jest i doceniam to, że chodzę jeszcze bardziej. Do zobaczenia wkrótce, kochająca Poliannę.